Witajcie w Polsce.pl. Wraca do Państwa poranny program Maciej Wolny. Witam ponownie, drodzy Państwo, w studiu. Witam mojego i Państwa gościa, którym jest Ireneusz Zyska, Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zaczniemy sobie od takich, można powiedzieć, dwóch rozbieżnych, można powiedzieć, postaw w kierunku naszego kraju, postaw płynących z samej Komisji Europejskiej. To wszystko w kontekście tego sporu Komisji Europejskiej z Polską o praworządność. Z jednej strony mamy pana Fransa Timmermansa, który ostatnio powiedział, że te rozmowy i te rozwiązania, które proponuje Polska, są jeszcze niewystarczające i że każdy scenariusz właściwie w tym momencie w stosunku do Polski jest możliwy. W stosunku do uruchomienia czy też bądź wycofania się z procedury artykułu 7 Traktatu Europejskiego. Natomiast Jean-Claude Juncker na przykład mówi, że relacje z premierem Mateuszem Morawieckim są najlepsze, jakie tylko by mogły być. Aczkolwiek też zaznacza, że te rozwiązania, że te postępy są jeszcze niewystarczające. Jak pan, panie pośle, w ogóle odbiera te dwie osoby, Jean-Claude Junckera, czyli szefa Komisji Europejskiej, i Fransa Timmermansa, wiceszefa tejże komisji? Czy nie ma pan poseł takiego wrażenia, że jakby te postacie grają taką rolę trochę dobrego i złego policjanta? Dokładnie takie skojarzenie nasuwa się właśnie w obserwacji tych dwóch postaw, tych dwóch relacji, które są przedstawiane, bo z jednej strony, jak pan powiedział, Jean-Claude Juncker wyraża się pozytywnie o premierze Mateuszu Morawieckim, o tych zmianach, które się dokonują, a z drugiej strony mamy bardzo bliskiego współpracownika pana przewodniczącego Junckera, czyli pana Timmermansa, który grozi palcem, można powiedzieć, wywołuje Polskę jako państwo do tablicy, upomina, poucza i odpytuje z tego, co już zostało zrobione, a co nie, w zakresie oczekiwań, jakie zgłasza Komisja Europejska wobec Polski co do rzekomego przestrzegania praworządności. No, trzeba powiedzieć, że ta polityka sama w sobie jest skazana na porażkę, dlatego że Komisji Europejskiej na pewno nie zależy na tym, aby przegrać całą procedurę związaną z wszczęciem artykułu 7. A jak wiemy, tutaj ostatnio nawet z pewnych takich deklaracji złożonych przez pana premiera Orbana, czy też przedstawicieli Litwy, Estonii, Czech, Słowacji, nawet Bułgarii, która przewodniczy jako prezydencja w tej chwili w Unii Europejskiej, że nie będzie zgody na to, aby pociągnąć Polskę do odpowiedzialności z tytułu rzekomego nieprzestrzegania praworządności. To wskazywałoby na to, że ta gra jest obliczona zupełnie na coś innego. Mianowicie cały czas pokazywana jest Polska, która skądinąd nabiera na wartości, na znaczeniu w centrum Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej, jako państwo, które skupia wokół siebie szereg innych państw, też jako Grupa Wyszehradzka, ale można powiedzieć także szerzej w kontekście idei Trójmorza. Dzisiaj mamy szczyt Unii Europejskiej w Sofii, w Bułgarii też właśnie w kontekście przyjmowania nowych członków Unii Europejskiej, ale wszystkie te kraje, również kraje bałkańskie, zauważają ten podział w Europie na starą Unię Europejską, stare kraje Unii Europejskiej, które chciałyby narzucić swoją politykę, swoją dominację, i dostrzegają w Polsce jako państwie, największym państwie w tej części Europy, jako lidera, który mógłby stanowić, oczywiście we współpracy z innymi państwami, równorzędnej współpracy, taką równowagę w stosunku do tej próby dominacji, powiedzmy, państw starej Unii. I to, o czym pan mówił, tym napominaniu przez Timmermansa, a z drugiej strony taka gra Junckera, no pokazuje, że to ma chyba tylko i wyłącznie służyć temu, żeby jednak Polska traciła na znaczeniu, na autorytecie, była pokazywana jako kraj, w którym wewnątrz jest coś nie w porządku, gdzie musi się dostosować do norm unijnych, a trzeba powiedzieć, że urzędnicy Komisji Europejskiej, którzy są de facto z pewnego konsensusu politycznego, to nie są ludzie wybierani w powszechnych wyborach,
nie mają moim zdaniem żadnej legitymacji, żadnego prawa do tego, aby upominać wybranych w demokratycznych wyborach rząd, suwerenny rząd państwa, w tym przypadku Polski, czy też większość parlamentarną do tego, jak kształtować, jak powiedzmy prowadzić reformy w danym obszarze, w tym przypadku w obszarze sądownictwa, praworządności, wymiaru sprawiedliwości. A czy nie jest trochę tak, panie pośle, że ta rosnąca w siłę Polska, tak jak pan poseł zauważył, przestała trochę pasować, tak jak i też Węgry, przestała pasować, jeżeli chodzi o wizję przyszłości Unii Europejskiej, kreowaną właśnie między innymi przez państwa starej Unii Europejskiej? Czy przez to nie jesteśmy atakowani i czy problem nie tkwi właśnie w samej Unii Europejskiej, w problemach z taką też zachowaniem pewnych wartości, o których często się mówi? Bo ja mam wrażenie, że te wartości, o których Unia Europejska czy Komisja Europejska mówią, są wykorzystywane tylko wtedy, kiedy na przykład jednemu państwu, nie będziemy tu może nazwy wymieniali, a może wymieńmy, Republice na przykład Federalnej Niemiec, czy chociażby Francji, po prostu pasują, to wtedy są wykorzystywane w taki, a nie inny sposób. Tak, jeszcze można szerzej, zgadzam się z pana opinią, natomiast można szerzej do tego podejść, także w wymiarze ideowym, bo pamiętajmy, że Europa ma swoje korzenie chrześcijańskie, czy szerzej judeo-chrześcijańskie jako cywilizacja europejska. Sama Unia Europejska była zakładana przez ojców założycieli jako, powiedzmy, no, w podstawach wartości chrześcijańskich i też miała służyć przede wszystkim zachowaniu pokoju na kontynencie europejskim, a także współpracy gospodarczej. Stąd najpierw Europejska Wspólnota Węgla i Stali i dalej kolejne, że tak powiem, mutacje, aż doszliśmy do tworu politycznego zwanego Unią Europejską. I to zupełnie były inne założenia. W tej chwili, dzisiaj paradoksalnie, mamy szczyt Unii Europejskiej w Sofii, gdzie będzie mowa między innymi o tym, o otwarciu na nowe kraje w perspektywie kolejnych 10 czy więcej lat przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej, a z drugiej strony tego samego dnia, można powiedzieć, ja to oceniam jako pewnego rodzaju prowokację ideową, wywiesza się tęczową flagę przy Parlamencie Europejskim. To już nie Komisja Europejska, ale Parlament. Tutaj Antonio Tajani też za to w pewnym stopniu ponosi odpowiedzialność, że dopuszcza, pozwala na coś takiego, żeby promować wartości, które są daleko odbiegają od, czy nie mają nawet nic wspólnego z chrześcijaństwem. Dzień przeciw homofobii. To może nie, tego... to jest zupełne przestawienie wartości, to jest celowe zwracanie uwagi na rzekome, jakaś krzywda się dzieje osobom z ruchów LGBT, a wiemy, że tutaj przede wszystkim chodzi o to, że nie ma zgody ze strony tych stronnic politycznych, które prawicowych, konserwatywnych, które wyznają, hołdują wartościom chrześcijańskim, aby zrównać małżeństwa homoseksualne z małżeństwami heteroseksualnymi, tradycyjnymi. No na to zgody być absolutnie nie może i rzekomo w tym wyraża się jakaś krzywda, która się dzieje osobom tej orientacji. Ale zostawmy tą sprawę. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj naprawdę Polska jest to zauważane i w wymiarze gospodarczym, bo ostatnio nawet były podawane notowania czy wyniki za ostatni kwartał wzrostu gospodarczego, ponad 5,1% wzrostu PKB za ostatni kwartał, pokazuje, że Polska jest krajem, który ma wielką perspektywę ekonomiczną, wielką perspektywę gospodarczą, rośnie na znaczeniu także politycznym i jest odbierana, tak jak wcześniej powiedziałem, przez inne kraje tego regionu jako lider i to się zdecydowanie tym elitom starej Europy, starej Unii Europejskiej, tym państwom może nie podobać. Stąd te takie działania obliczone na obniżenie pozycji Polski. Polska też jest liderem teraz, jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa ONZ. O tym szerzej jest za momencik, ale to wszystko nawiązuje do tego, że prezydent Andrzej Duda od wczoraj przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj między innymi pan prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem katyńskim wraz ze swoją małżonką. Na uroczystości przebywa ten, można powiedzieć, niezbyt lubiany już chyba przez Polaków burmistrz Jersey City, Stephen Fulop, który między innymi w bardzo nieeleganckich słowach, tak delikatnie to ujmijmy, zwrócił się na Twitterze do marszałka Stanisława Karczewskiego. Później to w pewien sposób wyjaśniał. Mamy porozumienie w sprawie tego pomnika, ale pan prezydent Andrzej Duda
Duda powiedział burmistrzowi Jersey City właśnie, że dość kategorycznie i wyraźnie oczekuje wypełnienia obowiązku, jakim jest poszanowanie pomnika katyńskiego w Jersey City. Jak pan, panie pośle, ocenia całą sytuację? No i tutaj zwrócenie się prezydenta Andrzeja Dudy do tego burmistrza. Pan Steven Fulop jest człowiekiem, ośmielę się powiedzieć, niedojrzałym, jeżeli chodzi w tej warstwie politycznej, w wymiarze postawy jakiejś służby politycznej. Jako burmistrz Jersey City powinien dbać o lokalną społeczność, oczywiście między innymi kwestie zagospodarowania przestrzennego, to czy w danym miejscu będzie park, czy też inaczej będzie to zagospodarowane, jest kompetencją władz lokalnych, ale trzeba powiedzieć, że absolutnie musi być poszanowany pomnik, który tam stoi już od 91 roku, a więc blisko 30 lat, i też on wyraża pewne emocje związane z tragedią narodu polskiego wynikającą z historii II wojny światowej i też udziału w tej niechlubnego udziału Armii Czerwonej już od 1939 roku jako sojusznika hitlerowskich Niemiec, jako tego agresora, który na Polskę napadł, a także no, dopuścił się zbrodni eksterminacji elity narodu polskiego w postaci ponad 22 tysięcy polskich oficerów. Całą sytuację należy też ocenić w ten sposób, że pan Fulop moim zdaniem został w jakiejś mierze zmanipulowany przez środowiska nieprzyjazne Polsce, bo wypowiedź, już kwestia pomnika to jest jak gdyby osobna sprawa, chociaż łączy się z wypowiedzią w stosunku do pana marszałka Stanisława Karczewskiego, absolutnie haniebnej wypowiedzi, która nie powinna nigdy mieć miejsca, ale to pokazuje, że jeżeli pan Fulop albo gdzieś usłyszał, czytał w przestrzeni medialnej na temat takie wypowiedzi, które kształtują obraz Polski, jako rzekomo tutaj się no, odradza faszyzm, że tutaj, prawda, jest supremacja białej rasy i tego typu sformułowania. I on to spersonalizował w osobie pana Stanisława Karczewskiego, który nigdy nie wypowiadał się w kontekście negatywnym w odniesieniu do innych ras, do innych nacji. Jest człowiekiem bardzo o wysokiej kulturze osobistej i nigdy nie pozwoliłby sobie na tego typu wypowiedzi. To był atak de facto na państwo polskie, pana Fulopa, i pan Fulop musi się liczyć z konsekwencjami. Nie wiem, jakie środki przedsięwziął pan marszałek Karczewski, ale myślę, że w warstwie politycznej poprzez służby dyplomatyczne powinien pan Fulop być jako pod presją zmuszony do wyrażenia publicznie przeprosin, bo takich jeszcze nie wyraził. Panie pośle, jeszcze na koniec naszej rozmowy temat związany z dzisiejszym wystąpieniem właśnie prezydenta Andrzeja Dudy, poprowadzeniem w zasadzie debaty otwartej wysokiego szczebla, która jest poświęcona roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Tematy, które zostaną poruszone przez prezydenta Andrzeja Dudę, to między innymi konflikt w Syrii, kwestia Półwyspu Koreańskiego, bieżąca sytuacja w Strefie Gazy, relacje między Izraelem a Palestyną w tym kontekście, ale również chociażby kwestia wojny na Ukrainie, czy też ważnych kwestiach z punktu widzenia właśnie polskiego, sprawy reparacji wojennych, a także kwestii dochodzenia do przyczyn katastrof lotniczych, w tym katastrofy smoleńskiej. I te dwie ostatnie sprawy chciałbym, panie pośle, zapytać, jak to może wybrzmieć właśnie na forum międzynarodowym, na takim panelu, na takiej debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ, kiedy właśnie jeszcze podkreśli to prezydent Andrzej Duda. To bardzo ważny moment, powiedziałbym, szerzej w historii Polski, bo Polska, która przewodniczy Radzie Stałej ONZ, Radzie Bezpieczeństwa, w tym momencie będzie przemawiał pan prezydent Polski, pan Andrzej Duda, ma wielką szansę na to, aby w swoim wystąpieniu przedstawić najważniejsze dzisiaj problemy w zakresie pokoju na świecie, ale także z punktu widzenia suwerenności, niezależności państw. W tym przypadku będą poruszone, tak jak pan powiedział, kwestie związane chociażby z katastrofami lotniczymi, czyli ingerowania innych państw, które w jakiś sposób ze względu na swój, przypuszczam, interes chcą uniknąć wyjaśnienia do końca przyczyn katastrofy i na przykład nie oddają materiału dowodowego w postaci czarnych skrzynek czy też samego wraku samolotu. Te sytuacje powinny być rozstrzygane na forum europejskim czy nawet światowym, jak w przypadku ONZ, bo tylko presja międzynarodowa może doprowadzić do pozytywnego zakończenia tej sprawy, bo nie stawiamy żadnej tezy, ale chcemy dociec prawdy i
wyjaśnić do końca. Trzeba powiedzieć, że pan prezydent ma wielką szansę również, żeby postawić, iść bardzo śmiało, bardzo, bardzo daleko w tych postulatach dotyczących zagwarantowania pokoju na świecie. Ja myślę, że warto byłoby przedstawić program rozbrojenia, jeżeli chodzi o broń nuklearną, stopniowego rzecz jasna, ale jednak rozbrojenia, bo dzisiaj obserwujemy na świecie taką mobilizację i napięcie z tym związane. Iran, który dąży do zdobycia własnej broni, w dalszym ciągu po cichu, ale trwa wyścig zbrojeń, Rosja, Stany Zjednoczone, do tego włączają się Chiny, inne państwa. Myślę, że warto by było, żeby oprócz tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Gazie, myślę, że trzeba również potępić niedopuszczalne działania wojska izraelskiego, które do cywilnej demonstracji po prostu można powiedzieć, że tam żołnierze izraelscy strzelali jak do kaczek do dzieci. To są działania niedopuszczalne, ale pan prezydent moim zdaniem powinien tak holistycznie, szerzej popatrzeć na całą sytuację na świecie, od najważniejszych kwestii związanych z zagwarantowaniem pokoju, a też akcentując kwestie, które dotyczą bezpośrednio Polski jako państwa, którego głową jest Andrzej Duda. I tutaj stawiamy kropkę. Ireneusz Zyska, Wolni, Solidarni. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. A my, drodzy państwo, wracamy po krótkiej przerwie.